Byliśmy na jarmarku w Gdańsku, byliśmy na jarmarku w Toruniu, byliśmy na jarmarku w Poznaniu i byliśmy na jarmarku we Wrocławiu. Nie byliśmy na jarmarku w Katowicach, a w zasadzie już zaraz będziemy mogli powiedzieć, że byliśmy, bo właśnie tu jesteśmy. Zapraszam na jarmark bożonarodzeniowy w Katowicach. Tutaj widzę stoisko z fragolą, czyli te owoce w czekoladzie na patykach, to samo co jedliśmy na jarmarku we Wrocławiu. Zobaczymy może, czy ceny się różnią chociaż. Jest truskaweczka? Nie widzę. Nie ma truskawki, ale jabłko kosztuje 17 zł, więc chyba tyle samo co tam. Tutaj są wędliny, idziemy dalej. Tu są sery z Podhala. Sery z Podhala? No chyba powinniśmy w Oscypka wjechać. Widzę, że jest droższy stary, bo ostatnio płaciliśmy 5 zł. To znaczy 5 zł płaciliśmy w Toruniu. Także myślę, że powinniśmy wjechać, 7 zł kosztuje. Szkoda, że już widzę, nie jest robiony na grylu takim drzewnym. Jaka kolejka jest stary. Kolejka po syr. Dobra, pomyliłem się, nie kosztuje 7. 7 kosztuje sam, goły po prostu. A z żurawiną kosztuje 8. Czyli tu jest ten sam rodzaj zdzierstwa, co przy pajdzie ze smalcem ostatnio, że za ogórka musisz dopłacić. Przecież taki oscypek jest w parze zawsze z żurawiną. Ich się nie powinno rozdzielać. Tak jest, tak jak nas. Próbują na każdym kroku, wiesz. Po jednym? Po jednym. Po jednym? Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę dwie sztuki z żurawiną. Jasne. I kartą będzie. Dzięki. Dziękuję. Dzięki. Mamy to. Mamy to. Ciekaw jestem bardzo, ile oscypek w tej chwili jeden taki zwykły z żurawiną kosztuje na przykład na Krupówkach Zakopane. Mi się wydaje, że 8 zł to już jest kurde grubo. Grubo, grubo. To jest prawie połowa dobrego kebaba. No ale muszę ci powiedzieć, jest bardzo dobrze zrobiony, bo naprawdę się rozpływa. Ciągnie się, jest fajnie roztopiony, nie jest spalony, no powiedziałbym, że w punkcik. Mógłby mieć jeszcze dodatkowego plusa, jak byłby robiony na takim normalnym grillu. Na węglu, na brykiecie, czy na czymkolwiek tam, byle żeby się paliło pod nim. Tak jak to miało miejsce w Poznaniu. Bo wtedy te oscypki zyskują dodatkowy po prostu smak, tego smak grillowy. Zobaczmy, w jakiej cenie w ogóle te wędliny tutaj sprzedają. Polska surowa szynka z dzika na przykład, 120 zł za kilogram, stary. No ale to dzik, to pewnie droższy, ale czy aż tak? Nie wiem. Kaszanka 37 za kilogram. Sporo, bo sprzedawałem swojego czasu też kaszankę. Ja ją sprzedawałem za 28 zł za kilo, pamiętam. I to naprawdę miałem takiego kozaka swojskiego u siebie w sklepie. I tak już miałem taką solidną przebitkę na tym. Dało się coś przyciąć. No nie, no wędliny nie będziemy kupować. A tu co, jakieś Mikołaje? Tu jakieś takie pierdółki, nie wiadomo co, suweniry, jakieś świąteczne ozdoby. A jest tu jakieś mięsiwo do zjedzenia? Jakieś coś w ogóle treściwego? Tu można też kupić takie gadżety. Pasmanteria, galanteria. Bardzo dużo jest takich pierdół, jak na jakimś stadionie się czuje. Tu jakieś kubki stary. I to jakie? Kubek na przykład z koniem możesz sobie kupić. No takim trochę dziadostwem zalatuje. Bazar. Nie? Bazar, bazar się robi nam tutaj w Katowicach. Tu znowu są oscypki. To jest ta sama budka z tego co widzę, te same ceny, więc idziemy dalej. Ja ciebie cały czas podziwiam, oglądam. Wszystko. Super. Naprawdę, ja mam cię nawet na TikToku. Naprawdę, mogę? Super, pewnie. Co pani ma do dobrego? To polecam bardzo leczo rybne, śledź oleju i salsę. Naprawdę, to jest przepyszne. Polecam, naprawdę. Coś można spróbować, skoro pani mówi, że takie pyszne. Bierzemy w ciemno jakąś po prostu porcję, co pani poleca, to niech pani da i zobaczymy, co to jest. Też ja to nie lubię śledzić, to na pewno mnie będzie smakowało. No po strumingach też nie za bardzo przepadam. To jest leczo rybne, tak? Tak, bardzo dobre. No to macie. Na koszt firmy. A ile to kosztuje? Macie na koszt firmy. Ale ile kosztuje? Tak? 6,90 za 100 gram. Dziękujemy bardzo pani. Nie ma za co. Miłego. Dziękujemy. Uwielbiam za te budy się chować. Ty no powiem ci, ale ogólnie pani nam to dała w gratisie, bo jest naszą fanką, jak się okazało, ale taka porcja kosztuje 7 zł, nie? To jest niesamowite. Ty no ale ja nie lubię, ani nie lubię leczo. Uważam, że leczo to jest jedna z gorszych w ogóle potraw, jakie można zrobić. Mama mi kiedyś zrobiła jakieś leczo, jak byłem mały. Ale ty opowiadałeś, że ono było z parówkami. Ja nie wiem, ona mnie opierdziła mocno za to, jak obejrzała ten film. Powiedziała, że jestem debilem, że nigdy nie było żadnego leczo z parówkami, ale ja tam swoje wiem. Ja tam lubię leczo, to musi być dobre leczo. Ty, ale wiesz co? Ja kiedyś lubiłem w ogóle śproty te w pomidorach jeść, spuchy normalnie. Te, które wozisz w furze od pół roku. Te też. Ale nie, bez kitu lubiłem i to smakuje jak te śproty w pomidorach właśnie. To ja bym to zjadł. A daj spróbować, tak już z ręki sobie pozwolę. Opa! Naprawdę przyjemne, jeśli lubicie śledzika, to jest naprawdę bardzo fajne. Ale to nawet nie smakuje jak ryba do końca. Bo jest taki wypłukany ten śledzik z tego smaku. Ta cała substancja, w którym to pływa. Naprawdę bardzo dobre. Mhm. Tylko drogie, no 7 zł. Przesada, ale okazało się, że może ja lubię śledzie. Ale to nie jest chyba śledź. Śledzik to był. To było leczo rybne, więc nie wiadomo, może inna ryba tu jest. A może, ale no ogólnie mówisz, że ryb nie lubisz, nie? Tak wiesz, ryb to najbardziej filet, nie? Filet, tak. A jakie oni to koło mają? Chyba największe w Polsce.
co, myślisz, że powinniśmy wejść? Na finiszu. Ja nie lubię takich rzeczy. Zobaczymy. Śledzia też mówił, że nie lubi, a polubił. Niesamowicie duża ilość wszelkiego rodzaju pierdół tutaj jest sprzedawana. Znaczy, wiem, że to może być ładne i że może ta pani robi ręcznie te bombki na przykład, ale no, strasznie dużo tego tutaj. Nigdzie indziej, na żadnym jarmarku, na jakim byliśmy, tak nie było. Bardziej królowało jedzenie. Ty, a widziałeś, ile to kosztuje? Dobra, idziemy dalej. 150 za bombeczkę. Strasznie ciężko się tutaj porusza, tak jak widzicie, musimy się przebić przez śniegowe bagno. Jeszcze to jest takie wysokie. Bagno tego. Jeszcze dwie książeczki, a potem przejdziemy do naszej jarmarkowej potańcówki. Co to jest? Bo ja bym chciał list do Mikołaja wszystko wysłać. Wszystko się bezpiecznie udało. Co to jest, palarnia? Tak, ty, bo pan pytał, kto jest z Radzionkowa i jak krzyknąłem ja. Gdzie jest Radzionkowa? Znakiem już takim chyba rozpoznawczym Radzionkowa jest 2,5 kilo kawa. Langosz, musimy spróbować. Jak na razie najlepszy był w Gdańsku. Totalny top. Dzisiaj mamy 3 grudnia, dzisiaj podobno kolejka jest na 2 godziny stania tam w Langoszu w Gdańsku. Nie? Kolejeczka jest, nie taka jak w Gdańsku na pewno dzisiaj, ale chwilę trzeba postać. Dzień dobry, poproszę Polaka. Polak się tutaj to nazywa, tylko tak. Marek Marcinowski. Langosz zamówiony, słuchajcie, dostałem numerek 4. Czekamy na to, aż pan nas zawoła po prostu. 20, a nie powiem jeszcze ile, ale drożej. Fajnie jest to tak tutaj wtopione w to miasto. Tutaj jeździ tramwaj, tu jest ten diabelski młyn. Ogólnie fajnie to wygląda. Muza napierdziela, DJ Matteo dzisiaj jest na dekach do 21, bo czytałem w necie. Jest niedziela, godzina 20 się zbliża, a ludzi full. No i mamy to. Trochę mały mi się on wydaje. Taki chyba mniejszy niż poprzednie langosze, które jedliśmy, a nie był tańszy, był droższy. 26 zł. No złotówkę tak naprawdę tylko droższy od tego pysznego w Gdańsku, ale mniejszy. On jest sporo mniejszy. Tak myślę, że z 20% mniejszy. Wjeżdżamy. Ty, składam go tak samo jak w Gdańsku, tak, nie? Tak. Dobra, wjeżdżam. Uła! Mega, mega czosnkowy. Ale także język szczypie aż. Dużo sira, jest też dosyć mocno przypieczony. Powiem ci, że poziomowo myślę, że nie odbiega niczym od tego w Gdańsku. Panu się tutaj naprawdę sypnęło, a w sumie bardziej chyba posmarowało bardzo dużo tego czosnku. Aż kąsa. Ale no w sumie czosneczek dobry, zdrowy. A jak we dwójkę się najemy, to nic się nie stanie. Ty, ja tak gadam i jem, a tu prawie w ogóle tej śmietany nie ma. On jest bardzo dobry, ale kleks śmietany. Gdzie jest kleks śmietany? Nie było w menu w tym podstawowym śmietany? Nie patrzałem. Pewnie śmietana plus 2 złote. Spróbuj może. No Polak, to może tylko czosnek i ser. Ale jak czosnkowy, stary. O Jezus. Ale jak? Za bardzo aż, co? To jest taki aż nienaturalny posmak tego czosnku. Aż się duszę od niego. No nieprzyjemne to jest. To ciasto jest naprawdę bardzo dobre. No ale ta śmietanka by złagodziła tutaj ten smak czosnku. No i byłoby wtedy ciekawie. Może my jakąś złą pozycję zamówiliśmy. Książulo będzie kręcił aferę. Patrzcie na to. Nie ma śmietany w menu w Polaku, stary. Ja jestem przyzwyczajony do tego, że zawsze w tym pierwszym podstawowym w menu jest śmietana. Za śmietanę trzeba dopłacić 2 złote. Miałem rację. No nie będziemy dopłacać za śmietanę 2 złote. To już przepraszam cię bardzo. 28 zł, no to 3 zł więcej niż w Gdańsku. To przesada. Przesada. 28 zł trzeba tu zapłacić za wersję ze śmietaną. Trochę bieda, że tak go okroili. To jest właśnie robienie tego k***dzierstwa. Tak jak z tym oscypkiem. Mi się nie wydaje, żeby na Węgrzech albo w ogóle w jakimkolwiek punkcie z langoszami pierwsza pozycja to był langosz bez śmietany. Tradycyjny to przecież jest ze śmietaną właśnie. Tak jest. Chyba, że się mylę, to przepraszam. Może żyłem w błędzie. Mi się wydaje, że tak właśnie jest. Także tutaj 2 złote za śmietanę musicie dopłacić. Wszystko jest po to, żebyś wydał po prostu tutaj jak najwięcej siopy. Jakaś pizza tu jest. Ta, ale ja nie będę ukrywał, że czegoś bym się napił, bo zimno. Ty prowadzisz dzisiaj? Tak jest. Co, chcesz pącz? Możemy spróbować, tak. Będę miał porównanie do tego wrocławskiego. Dobra. Mamy to. Tutaj grzaniec kosztuje 15 zł. Twój pącz tak samo, 15 zł. Pącz bezalkoholowy. W Gdańsku piwo grzane piliśmy, kosztowało tam 18. Czyli chyba napoje tego typu tutaj są tańsze, ale też ręki sobie nie dam uciąć, bo tam nie piliśmy chyba grzańca, tylko właśnie piwo. Podobno najtańszy grzaniec jest w Bydgoszczy w ogóle. Tak się dowiedzieliśmy od ludzi, których spotkaliśmy. Ale czy to prawda? Niestety ominęliśmy Bydgoszcz. Sorry Bydgoszcz, nie tym razem. Wrzątek. Musi postać. Pachnie to kompletnie jak jakiś syrop, taki na gardełko.
mega słodkie to jest, ale chyba jednak bardziej mi ten we Wrocławiu smakował. Mimo że on tam podciągał taką wanilią i takim tym barkiem po prostu, to ten jest zdecydowanie taki bardziej wypłukany ze smaku. Plus tutaj jest oczywiście taki, że nie musimy płacić żadnej kaucji za kubek. Chcę się napić ponczu, płacę 15 zł i po prostu go piję, a nie jakiś jeszcze kubek za dwie dyski. Masakra. Spotkaliśmy tutaj teraz taką parkę fajną, młodą, nasi widzowie się okazało i powiedzieli nam, że polecają wino, mieli takie kubki z napisem Winoteka i podobno tam jest najlepsze i to jest jedyne jakby inne wino tutaj na tym jarmarku. Oni mieli taką informację, to nie jest chyba sprawdzone info, no nie wiem, ja wam przekażę to po prostu co usłyszałem. Podobno w każdej tej budzie tutaj, tej jarmarkowej, bo ta Winoteka to jest chyba jakaś restauracja albo sklep z winem i oni się tu wystawili, wiesz. A w każdej budzie tej jarmarkowej, czyli też w tej co mamy tutaj, podobno mają grzańca z Lidla, stary. Ja kiedyś swojego czasu lubiłem grzańca z Lidla, bo on był bardzo tani, był za 8 zł. Ona ma taki dziwny kształt, ta butla i taką fajną fioletową grafikę. To nie jest ten grzańc galicyjski, tylko to jest taki jakiś ja lidlowski. Wiem, która. Wiesz, która, nie? Mhm. Może to jest to. Kiedyś to piłem, bo bardzo tanie było, no. Zobaczmy, czy wrócą mi wspomnienia z chudych lat. Taki siarczan, ale nie wiem, dawno nie piłem tamtego, więc nie jestem w stanie tego potwierdzić. No ale nie jest to najlepszy grzaniec, oczywiście, że nie, jaki piłem. Ty no widzę, podpłomyczki tutaj są, czyli to nie jest pizza wcale. Są do wyboru trzy: boczek cebula ser mozzarella, salami cebula pomidor ser mozzarella, salami cebula pomidor ser mozzarella, pieczarka cebula pomidor ser mozzarella. Salama? Coś ala taka pizza to będzie, nie? Bierzemy to? Cholernie drogie jest. Widz jeszcze nie widzi. Ale ja już widzę. Poproszę tego podpłomyka z salami. Tutaj już grzaniec kosztuje 18, tam kosztuje 15. Gdzie pójdziesz, tyle zapłacisz. Ale może lepszy, no tego nie wiem. Tu jesteśmy w stanie zobaczyć, co to za kakałko. Ty takiego kakała używają na przykład. 10 litrów. Może któryś z widzów zna taką mareckę albo coś? W 100 ml 11 gramów cukru ponad. To jak cola. Jaka zawartość kakao, powiedz nam? Zgadnij, ile kokoa powdera jest. 6%. 1,4. Kakałko tego typu. Ty no człowieku, to jest pełnoprawny rozmiar pizzy, bym powiedział. Tak jest. Ale wiesz, to jest cieniutkie, to waży tyle co pół normalnej pizzy. Bardzo, bardzo lekkie, bardzo cienkie ciasto, no bo to jest podpłomyk, to nie jest pizza niby. Ja bym proponował to chyba złożyć po prostu. Zróbmy składankę, jak w zapiekankach biłgorajskich. W Biłgoraju oczywiście. Uklepane, ręce myłeś? Rollo. Ty, patrz na to, poczekaj. Sorry, że ci przerwę. Dobra, no już sobie pan poradził, ale tu jak wjechał, hit. Dziwne, jak mu chlepiat. O kurde, to jest z jakimś serem. Co to jest na dole? Sos serowy, wariacie. W składnikach w tym podpłomyku miało być salami, jest. Miała być cebula, jest. Miały być pieczarki, jest. No i mozzarella. To jest mozzarella, to białe? No dziwne, dziwne. To jest kwaśne, to smakuje jak twaróg. A to nie jest taki gotowy spód w ogóle? On jest jakiś taki podziurawiony? Czy to kraftowe? Nie wiem co to jest, ale nie smakuje to zbyt dobrze, bo to ciasto jest dziwne. To ciasto, mimo że jest cienkie, to zamula, jest takie suche. I do tego ta ciągle chcę mówić pizza, ale to jest podpłomyk. Jest jakiś kwaśny. Normalnie jak twaróg na dole. Okropne. Jeśli to jest mozzarella, no to nie wiem, ona jest kwaśna, czyli stara. Nigdy nie jadłem starej mozzarelli. I w ogóle nie czuję tego salami, nie czuję tych pieczarek. Wziąłem teraz samą pieczarkę, totalnie pozbawiona smaku, totalnie wywietrzała. No ale w gryzie, w takim kombosie, tutaj czujesz tylko ten kwas, kwaśny ser czujesz. 36 zł w ogóle to kosztuje. Ogólnie to jest dosyć spore i ja myślałem, że skoro to jest cienkie, to nie da się tym najeść. Ale jednak mimo, że to jest cienkie, to dosyć zapycha, to jest takie chlebowe jakieś. Ty no nie smakuje mi to. Spróbuj, może ja wydziwiam. A to można rękawiczką? No. Bardzo kwaśne. Nie powiedziałbym w ogóle, że to jest mozzarella. To jakiś bardziej taki farogowy serek. Gdyby nie ten ser, to by mi to nawet smakowało. Tylko ten kwas jest taki po prostu, aż przeszywa cię cały. Wiesz o co chodzi? No. Salami też. Takie twardawe, marketowe. Marketówka? Mhm. Jak cenę oceniasz cenę? 36 zł za to, przegięcie pały. 36 zł to jest cena normalnego obiadu. Jak się postarasz, to i z zupką jakiś zestaw obiadowy zjesz, normalnie. A to? Nawet nie w Kielcach, nie? Nawet nie w Kielcach, a tutaj wolałbym pewnie te 36 wydać, nie wiem, na jakieś pierogi? Doszliśmy w końcu do stanowiska grillowego. Mam ochotę spróbować bigosu, jak Katowice sobie poradziły z bigosem. Kiełbasa? Kiełbasa, może ten twój bigos? Bigos. I pieroga tu chyba mają, ale... No mi jest nadal zimno, barszczyk, napiłbym się barszczyku. Żaden problem, 12 kosztował wszędzie, pamiętam. Nie wiem ile tu. Pierogi jakie? No kapusta grzyby były najlepsze. Nie wiem jakie są.
I tutaj jest fajnie, bo są do wyboru. Są albo gotowane pierogi, albo smażone. Chyba gotowane tym razem, co? No najlepiej jakby nie były z fryturki. No właśnie. Dobry. Jakie pierogi mamy? A mogę tylko z kapustą? Trudno mi zajrzeć do środka w tej chwili. Okej. No, to ma pan już, wiadomo, ukraińskie. A jakie to są ukraińskie? Takie jak ruskie, tak? Tak jest. No, poprosimy kiełbasę, poprosimy bigos i jeden barszcz do picia. Nie ma barszczu. To może żurek? Nie było barszczu dostępnego. Jak spytałem, jakie są pierogi, to pani powiedziała, że albo się trafi taki, albo się trafi taki, że nie wiadomo, że nie może zajrzeć do kotła za bardzo. Zostały tylko pierogi ukraińskie, czyli pierogi ruskie. Chociaż ukraińskie, jak swego czasu handlowałem pierogami, to nie były ruskie jakby. Wiesz, ukraińskie to były inne zupełnie od ruskich. To było pieczarka, cebula, ziemniak. To były ukraińskie. Okej. Przynajmniej u mnie. Najdroższy bigos w tym roku. Ile? 28 zł za tą miseczkę. Ua. A wygląda jak bigos ze słoika. Znowu ma ten kolor podły taki. Słoik. Smakuje dokładnie tak samo jak te wszystkie niedobre bigosy, bo przypominam, że niektóre były dobre. W Toruń był dobry, pamiętacie? No lipa. To jest znowu bigos z tą taką kiełbasą najtańszą. Niczym się nie różni ten bigos, tylko ceną. Jeszcze chyba zazwyczaj dostawaliśmy dwie kromki chleba. Tutaj jest jedna. Totalnie przemysłowy, marketowy bigos. W ogóle nie przesiąknięty smakiem. W ogóle nieesencjonalny, jałowy bym powiedział. Nie kupujcie tego, ludzie. To jest mój apel do was. Nie kupujcie tego po prostu może, bo to 28 zł jest coraz drożej. Co miasto, to jest drożej. Może naprawdę po prostu trzeba się zbuntować. No wiadomo, że my to robimy pod content. Jeździmy i mamy taki sobie cel obraliśmy, że zwiedzimy kilka jarmarków. Taki świąteczny kontencik, wiadomo. Ale może wy, jako konsumenci normalni, ja bym sam tu nie przyszedł. Już teraz to na pewno nie. Po tym, co widzę, co się dzieje w tych wszystkich miastach. Ja też bym się raczej nie wybrał. Nie polecam. No dobra, ale tutaj mamy nowość. 18 zł taka miseczka. To jest maleństwo. To jest kubek 200 ml, myślę. To jest naprawdę malutka miseczka. Ale jest jeden plus, bo on jest taki dosyć zawisisty, się wydaje być. Sprawdźmy. Bardzo pieprzny, mega dużo pieprzu ma, jest taki naprawdę ostry od tego pieprzu, ale takiego kwasu typowego dla żuru, sorry, bo tu się je żur, tak? Już raz mnie za to zbesztaliście. Ja nie wiem, czy to jest żur, czy żurek, dla mnie to jest taka podróbka. W ogóle nie jest to kwaśne, stary, w ogóle. Jest lepsza kiełbasa niż w bigosie, nie jest taka miękka, nie jest taka galaretowata, nie jest mielonidaskiem takim. To ogólnie jako tako by wjechało, ale to jest nadal 18 zł za kubeczek zupy, która naprawdę chce być żurkiem, czy tam żurem, ale nie jest nim, w ogóle nie kwaśna. A co z tą kiełbasą? Akurat jeśli chodzi o kiełbasę, najtańsza do tej pory. 24 zł kosztuje taka tacka. Tutaj kiełbasa jest po prostu na sztuki chyba, nie na wagę. No ale za takie pęto 24? Stary, takie pęto ile waży? 150 gramów? Nie no, waży chyba z 200. Tak? Nie wiem, ciężkie. Podła buda? Spróbuj. Nie zachęciłeś mnie. Zwykła sklepowa kiełba. Nie zachęciłeś mnie, tak ci powiem. Ono nawet nie jest słono. No praktycznie co sezon grilluję, tak? Co lato. Co sezon jadłem lepszą kiełbasę niż ta. Naprawdę jakaś jest taka wypłukana ze smaku. Czyli wychodzi na to, jak stestowałeś żur i ten bigos, że wszystko jest tutaj pozbawione smaku. Nic tutaj dobrego nie zjadłem, nic. A ten chlebek? To co muszę powiedzieć, to tutaj akurat jest fajny klimat na tym jarmarku, bo leci muzyczka, tak jak byliśmy w Toruniu, no to tam grobowa cisza, tak smutno mega. Tutaj rzeczywiście są takie aktywności dla ludzi i to jest spoko. No ale to jedzenie? Skok na hajs. W tej kiełbasie nawet nie ma soli, to jest tak jakbyś nie jadł mięsa, tylko nie wiem, jestem załamany poziomem jedzenia tutaj. No pokaż ten, to był żurek, pani tutaj powiedziała, że to był żurek i na tej karteczce też był żurek. Zawiesisty, z lekkim posmakiem wędzonki, to na pewno nie w tej miseczce. Tutaj tego nie doświadczymy. To jest taki żurek, jak ugotujesz sobie litr żurku i później pomyślisz, że chcesz mieć z niego 3 litry, dolejesz wody, taki po prostu rozrzedzony. Podejrzewam, że na smak tego chleba ma tutaj wpływ ta temperatura, bo one wszystkie smakują tak, jakby były po prostu nieświeże. Albo wszystkie są nieświeże. Ale ten bigosik, od razu to widać, jakby to była taka przemysłóweczka ze słoika. Już jak zbliżałem łyżkę do ust, poczułem taki smak gołąbka, po prostu. Taka kapusta z jakimś sosem pomidorowym. Dla mnie to jest tak delikatnie kwaśne, ale w dziwny sposób jest to przyprawione. To nie jest na pewno dobry bigos. Jałówka znowu. Tandeta, no zawiódł mnie. Okazało się w ogóle, że jedliśmy na baniaku po miodzie pitnym marki Trójniak, grzaniec miodowy, 20-litrowy baniak. Sprawdźmy sobie może w necie, ile kosztuje taki baniak stary. Dobra, odpuszczamy śledztwo, bo nie da się tego znaleźć.
Nie ma. Ja może jakąś poduszkę byś chciał z Mbappe albo z Messim? Z Messim. Też znajdziemy. Cristiano Ronaldo! Z Messim? To taka ile kosztuje? Taka 40 zł. Do fury jak znalazł. Bierzemy? No. W sumie do fury by tak... No tak, właśnie fajna, taka podłużna, dobra. Można się z boku, wiesz, oprzeć. Chcesz też taką? Biorę taką z krasnalami na pamiątkę, zostawię ją u ciebie w samochodzie. Tylko proszę mi szyby nie wybijać, widzowie. Tak narzekałem na te pierdoły, a wychodzę z tego jarmarku z poduszką, nie? Twistery? Tylko? Dobra, wezmę. Twistery biorę, nie wiem co to jest. Ja słyszałem, że pani mówi do ciebie twistery. No i kończymy ten jarmark z twisterami w ręku. Pani już nam to dała, bo chyba się zamykali już tak. Nie było kręconej fryty, nie było innych sosów, był tylko ten śmietanowy. 23 zł. Ła. To jest coś chyba a la kręcone frytki smaka, nie? Mhm. Gorsze. Nie mają podjazdu? Nie mają podjazdu do McDonalda. Zalatują trochę olejem, bez kitu. Ja nie zmyślam, nie narzekam, żeby narzekać. Bo czasem tak to wygląda, bo narzekamy ciągle. Ale no, rzeczywiście jest na co. Lipa, no to dla dzieci chyba tylko, nie wiem, żeby dać dzieciakowi, żeby się zapchał, żeby zjadł takie fajne frytki niby kręcone. No ale dziecku dawać taki shit? No nic mu nie będzie od paru ziemniaków usmażonych w takim oleju, wiesz. Ani to słone, momentami jakieś twarde, jakby troszeczkę się nie dopiekły. Takie to wszystko jakieś jałowe. Szczerze, przed nami jeszcze trzy jarmarki, mi się już powoli nie chce. Ale no sprawdzimy, może znajdziemy jakąś perełkę. Ciekaw jestem bardzo Warszawy, bo tamten jarmark tak trochę pobłażliwie przeszliśmy. Tutaj wydaje mi się jednak, że sprawdzamy większość tych budek, które są. Wiadomo, wszystkich nie sprawdzimy, no bo nie pomieścimy. Ale wiecie co, no jestem trochę zniesmaczony. Spróbuj. Nie chcę. Spróbuj. Frytki z maka zakręcone są całkiem niezłe. Te są jakieś takie kruche. Tak od tego tłuszczu bije taka delikatna nieświeżość, takie jakby w kebabie były przyrządzone. Taki trochę zleżały ten olej. Dziwne, no nie jest to smaczne, a tym bardziej za te pieniądze. 23 zł nigdy w życiu, szarpnąłeś się. Zapraszam cię widzu do subskrypcji tego kanału, jeśli masz oczywiście ochotę. Na milion jem flaki.